Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na film, który jest dosyć spontaniczny, ponieważ dzisiaj od rana latałam, coś załatwiałam, rano się lekko pomalowałam i teraz przyszło mi do głowy coś takiego nagrać. Jak poprawić makijaż? Są sytuacje, w których wiadomo, patrzcie, tak wygląda, nagrywa się, tak wygląda mój makijaż po prawie 10 godzinach, nie, może po 8. No, trochę zeszło, trochę się starło, trochę i pomyślałam sobie, że fajnie by będzie pokazać Wam, jak ja bym to zrobiła, jakbym makijaż poprawiła. No i fryzurę też oczywiście potem poprawię. Natomiast wiadomo, że najprościej by było, najłatwiej i najładniej, najładniejszy efekt byśmy uzyskali, zmywając wszystko z twarzy i malując się od początku. Ale czasami nie ma na to czasu. Więc siadam szybko i chcę poprawić makijaż, może coś domaluję na oczach. Oczywiście jest tusz, co będzie też dodatkowym utrudnieniem. No ale dobrze, jak mi to wyjdzie? Co z tego wyjdzie? Skończyły mi się filmy na zapas i mówię, no muszę coś na jutro nagrać, bo jest poniedziałek. No po prostu biorę się za taki film. Może się przyda komuś, może się kliknie. A właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to poproszę serdecznie o subskrypcję kanału. Jeżeli oglądacie, a jeszcze nie macie, no to klikajcie w te suby, w te dzwonki. Nie zapomnijcie o łapkach pod filmem i o komentarzu. Za co serdecznie z góry dziękuję. A teraz zapraszam na zabawę makijażem. Właściwie jego poprawą. Poprawką. Dobrze, koniec. No to troszkę się przysunęłam. I teraz oceńmy stan twarzy. Oczywiście trzeba poprawić brwi. W ogóle się dzisiaj nie odciskałam. Podkład dzisiaj nałożyłam sobie z Miss Sporty. Tak, i 24 godziny. Perfect to last, 24 godziny. O, zapalę sobie lupkę, bo ta lupka też... O, no, och, odwrotnie, kobieto. Life Proof Full Coverage Foundation. To ten. Nie mamy czasu na nic, powiedzmy, że lecimy do koleżanki, znajomego, umówiliśmy się z kimś na kawę, no i tylko poprawić szybko makijaż, żeby to nie wyglądało gdzieś tak bardzo grubo nałożone, naciaplane, naciaprane, ale żeby jakoś to prezentowało, nie tak jak w tej chwili. Co my tu mamy? Tu się coś pokruszyło od tuszu. No nie, pierwszym krokiem, najważniejszym, chusteczki higieniczne. No to wiadomo, że musimy się odcisnąć. No i teraz co? No korektor, tu jest osypany tusz. No to szczoteczką jakoś to może... O. Strząśniemy włosek i troszkę tuszu. Wiem, że to brzydko wygląda, no ale to tak wygląda. Patrzcie, eyeliner się utrzymał, tusz trochę pokruszył. A jakie to ja dzisiaj miałam? Resztki konturówki. Eveline chyba Celebrite. No dobra, tu się starło. Przeczeszę brwi. Musimy poprawić wszystko. Oczywiście to teraz u mnie będzie dłużej trwało, no bo wiadomo, że gadam, zastanawiam się. No, wiecie. To samo dam. Jordani Gold. Bardzo leciutki korektor, już go kończę. Ciut, ciut. No już się nie wyciśnie chyba. Powiedzcie mi, skąd te włoski? I palcem zobaczymy, co to się stanie. Boże, jakie włosy. Bardzo malutko, tylko, nie? Gąbka, oczywiście nie mamy czasu na nic, to nie moczymy gąbki. Suchą gąbką. Powieki na razie nie ruszam. No patrzcie, tak nawet. O, leciutko. O,
No, może być. No, najważniejsza sprawa to ten podkład, nie? Kropeleńkę maleńką, taką ciu-ciu-ciu-ciu-ciu, ciupineczkę. Lekko tu, tu gdzie mamy starty. Słuchajcie, ja rano robiłam tylko kremowe konturowanie, a potem się przypudrowałam i już więcej nic nie robiłam. Natomiast teraz zostaje nam tylko i wyłącznie już na sucho, prawda? Bo już jakieś tam warstwy są na tej skórze i puder, resztki pudru. Odciśnięte niby, twarz odciśnięta, ale zobaczymy, jak to się to wszystko dołoży. Ja wiem, że to jest takie trochę nakładać coś na w sumie już brudną, przebrudzoną twarz, no ale nic. Takie sytuacje się zdarzają. Oby rzadko. No i jeszcze pod warunkiem, że mamy zamiar bardzo niedługo się zmywać. Czyli jak wrócimy z tego spotkania, czy tam wyjścia, no wiadomo, że do sklepu to bym się już nie poprawiała, ale tak na z kim się spotkać, to na pewno. Mam nadzieję, że z tuszem się nic nie stanie. Rozpracuję to, co mam na powiekach. Resztki cieni. Naprawdę, tutaj były cienie z palety Desi, Say Yes, Honeymoon. No, i tak to wygląda. Eyeliner został. Puder. Ja bym teraz już od razu przypudrowała. No, widzicie, twarz wyrównany, koloryt. I tu chyba ważne jest, że użyjmy kosmetyków, których używałyśmy już rano, nie? Rano, wiecie, no, w tym pierwszym makijażu. No więc okej. Okay. Patrzcie, wyjęłam to sitko z tym sitkiem, tą zatyczkę, bo po prostu nie mogłam z tym wytrzymać. I bardzo malutko, normalnie na sam czubeczek takiego pędzla, to jest Hebe, już Wam powiem. F13, z tą lupą to jest super sprawa. No i pudrujemy wszystko, jeszcze raz. Ale tak omiatając, no wiecie. Może też tak o ruchami, żeby puder wpracować. I to, co nabrałam na pędzel tutaj sobie na to wieczko, tak o. Tak o, wiecie, nie? Tak o. Jestem już po kolacji. Włosy mi opadły. Właśnie trafiłam na filmik Eligi, gdzie porusza temat właśnie tego nawału wszystkiego, nowości i tak dalej. No i śmiać mi się chce, bo dzisiaj nie ma, ale będzie jedna może nowość. No, Eli, sorry. Ale do tego przejdziemy później. Oko mi zaczęło coś łzawić, podrapałam się. Także oczy skończone. I teraz tak. Właśnie może ta twarz, nie? Tą nowość pokażę. Chodzi o to, że ja dzisiaj robiłam rano tylko kremowe konturowanie. Już prawie, no prawie nic nie ma. Dostałam od Kasi do testu. Od tej Kasi, która notabene założyła nowy kanał, na który Was serdecznie też zapraszam. Tak, i Kasia mi przysłała AA Wings of Color. Jest to paleta, jednak jakaś nowość jest w filmie, nie jest za nudno. AA Wings of Color, Magda Pieczonka i to jest Face Palette Cola. Takie mamy tutaj kolory i nawet powiem Wam, że chyba będzie mi to pasować. Ja Wam zesłoczuję, no bo u Kasi nie wiem, czy wszyscy widzieli. Ten bronzer i ten róż. I teraz rozświetlacz i ten drugi róż. O, bardzo ładne kolory. Zobaczymy. Dwa róże dzisiaj zastosuję. Mój pędzelek z Hebe F02. I lecimy z bronzerem. Twarz mam przypudrowaną. Fajny światłocień da ten bronzer, już widzę.
pierwsze dotknięcie i jest wow. No. Dziwnie pachnie. Nie wiem, tak jakoś mydło. I tu. No i Eliś, no tak, tak to jest, no. To jest właśnie racja, racja. Muszę jeszcze dokończyć ten film Eli. Ale mówię, skończę ten makijaż. Pliki się będą zrzucać, a ja sobie obejrzę Eli do końca. Bardzo ładny kolorek tego bronzera. W palecie, powiem Wam, wydaje się dosyć chłodny, naprawdę, ale jest fajny jako światłocień. Ale dobra, mamy jeszcze dwa róże, także będzie to chyba fajnie wyglądać. Więc teraz biorę ten mocniejszy róż. Zrobię to tak. Zobaczcie te włosy. Bardzo luźny ten film dzisiaj, nie? Czy nie? Nie, luźny czy nie? Taki. Po prostu beblany trochę. Tak wygląda ten róż ciemniejszy. Wycieram pędzel. Tym samym chcę. I ten róż jaśniejszy Wam pokażę. O, bardziej brzoskwiniowy. Pigment ma, nie otrzepałam pędzla. No ale dobra, to widzicie kolor, nie? Dołożę tego ciemnego też. Jest mocny, no. Dobra. To teraz ten ciemny znowu tutaj troszkę dołożę. Niżej. A jasny na górę, odwracając pędzel. I pędzel od pudru i zblendujemy tutaj. Kremica. Czysty pędzel Boho Beauty komunikatywnie. K4. I teraz lecimy do rozświetlacza. Unosi się para pyłowa, ale wygląda ładnie. Nie robi smugi. Fajny. No. Podoba mi się. Ja uwielbiam palety takie do twarzy. No. Że jest wszystkie produkty do twarzy w jednej palecie. No. Bardzo ładny. Też tak tu wygląda mącznie, a na policzku naprawdę fajnie. Jeszcze dołożę. No. No to teraz jeszcze tym jaśniejszym różem wezmę, poprawię po rozświetlaczu poniżej. Piękne te kolory są, powiem Wam. Przepiękne tych różów. Okej. Okay. No dobra, przetestowałam paletę. Myślę, że fajnie wygląda. Gdybym nie miała tylu palet do twarzy, to na pewno bym ją kupiła, bo kolory są moje. Bronzer jest przepiękny i róże też. I rozświetlacz też. Taki wystarczający. Tak, to jest najlepsze określenie. Wystarczający. Teraz moim zdaniem ważny jest tutaj tusz, żeby te rzęsy jednak troszkę jeszcze podkreślić. Absolutnie bazy już nie potrzeba. O matko, co mam w brwi. Teraz zobaczyłam z bliska tego gluta, susfoła. Będzie troszkę słabiej na początku. Ładnie, ładnie wyglądają cienie. Kreskę mam niedomalowaną. Co to dzisiaj było za eyeliner? Eyeliner z Claresy. Easy on the eye. W ogóle mi już schnie ten eyeliner, czy nie? Nie, to był brązowy dzisiaj. Eveline. Varietté. I tylko jaskółeczkę tutaj dorobimy. Tu mamy znowu pypcia. Już go nie ma. Ale jestem ciekawa, czy ten film Wam przypadnie do gustu. Taki właśnie, jak poprawić makijaż. Czy widać, że jest poprawiony? Czy ktoś jakby nie wiedział, czy by powiedział, że jest świeży? Pomalowany. Nie wiem. Moim zdaniem teraz kończę te rzęsy.
Nie możemy tutaj użyć suchego tuszu, bo już mamy te rzęsy sztywne z pozostałością starego tuszu z rana. Spróbuję Mary Kay, te rzęsy w płynie, jak to na niego mówią. Zobaczymy, bo jego można właśnie dokładać bardzo dużą ilość warstw i on fajnie... No, co fajnie? No fajnie, no. Fajnie maluje rzęsy. No i widzicie, o, dało się. Ach, naprawdę, on buduje. I on ma to do siebie, ten tusz, ja już nawet shorta nagrałam, bo tak go polubiłam. Ten tusz ma to do siebie, że naprawdę fajnie pokrywa wcześniejsze warstwy czegokolwiek. Czy bazy, czy samego siebie, czy innego tuszu. No, także to. I jeszcze też mam podpowiedź, żeby użyć sobie mokrego tuszu bardzo. Nie takiego właśnie gęstego. Tu akurat mam Bourjois i to jest ten Twist Up The Volume, czarny. Twist Up The Volume, tak. Obędnie jakąś szczotką, zobaczmy jak to. Chodzi o to, żeby mi nie zdjął tamtego, nie skruszył, a pokrył. I nie skleił. Nie, lepiej chyba Mary Kay wychodzi teraz. Ten powygina mi rzęsy, bo jest za słaby, za mokry. No ale polecałam mokry, nie? No to nie. Dobra, chwileczkę, niech przeschną. I Mary Kay leci. No, prostuje mi te rzęsy teraz. I tutaj kolejna warstwa. No niech będą rzęsidła wieczorem. A dlaczego ja tutaj nie mam dolnej... A, starłam sobie, wiecie, bo mi to oko tak zawiło. Dobra, to poprawię, zaraz wrócę. No i tak wyglądają wytuszowane na nowo rzęsy, na stary tusz. A na dole troszeczkę poprawię tylko precyzyjną maskarą z Eveline. Nie wiem, czemu mi to oko zaczęło zawić troszeczkę, ale opanowałam. No i musimy troszkę otrzepać jakieś resztki. Makijaż nie wygląda za świeżo, ale tak z daleka chyba ok. Nie wiem, co wy powiecie na ten film, normalnie nie wiem. Nie wiem, okaże się wszystko w komentarzach. Mam humor w ogóle fajny, taki dzisiaj. Nie wiem, czy... A, bo zaczęłam dzisiaj rehabilitację. Konturóweczka, 10 z Pierre René Libmatic. Zaczęłam dzisiaj rehabilitację. No i właśnie dlatego tak szybko, delikatnie się pomalowałam rano. Tak może mi tak humor to poprawiło. Może te lasery? Lasery? Albo ultradźwięki? Maybelline Koi. Zapomniałam powiedzieć. Dobrze. No i to by było na tyle. Włosy trzeba poprawić i lecieć, nie? Na to spotkanie. Nie wiem, co mam zrobić, czy mam iść do fryzjera, czy nie, czy coś samej wymyśleć. O, poprawiam włosy rękoma. Tak. Może tak być. Kolczyków nie zakładam. Nie mam co podsumować, może troszkę powiem o tej palecie z AA Wings. Nie lubię, jak poprawia ktoś włosy na filmie, ale to teraz jest częścią filmu, więc tu sobie przytrzymam. Tak, tu żeby się podniosło. Tu zostawiam. I tu. Coś takiego rozwalonego. Czyli nieład artystyczny. Gdzieś połtykam. Tak, tu. Tu jeszcze jakaś fałdeczka się pojawiła, też ją zawinę. O, coś takiego tu wychodzi. Mam bardzo dobrą spinkę, więc to mi się na pewno utrzyma. To nie jest tylko takie na pokaz, żebyście nie myśleli. Taką dużą spinę mam. I spinam z tyłu jeszcze palcami. O. Dobra, może być. Tu jeszcze troszkę wyszło z tyłu. O, widzicie, jeszcze dokładam. Tu można sobie po... O, tak jakoś zrobić. No, tak już nie będę przedłużać. No o, trzyma się.
trzyma się. No dobra. No i tak to się całość prezentuje wieczorową porą. Co do palety AA Wings of Color, Magda Pieczonka, bardzo, bardzo fajna paleta. Kasiu, dzięki za podesłanie. Jeszcze mam inne rzeczy od Kasi. Też od Magdy Pieczonki, kremowe rzeczy do twarzy, ale to zrobię w innym filmie, no bo dzisiaj to nie miałoby sensu ani też zastosowania i na pewno by się nie sprawdziło, bo na twarzy już było to, co było. Okej, okay, także paleta bardzo fajna. No, Eli, wiesz, jak nie masz, to bierz. Dobra, koniec śmichów, chichów. Czas się z Wami pożegnać, dziękując Wam serdecznie za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy Wam się takie coś podobało. No powiem Wam, że kurczę, tak z daleka to no, jakbym się od nowa malowała. Poproszę subskrypcje, lajki, komentary i życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego, hej, pa, pa.